Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus mówił do wszystkich: jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? Kto się bowiem mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów. Oto słowo Pańskie. Zdaję sobie sprawę z tego, jak wam się dobrze słucha. W związku z tym chcę powiedzieć tylko dwie rzeczy. One się składają zasadniczo na jeden temat. Ten temat to jest zmierzenie się w życiu z krzyżem. Tu jesteśmy na tym miejscu, w którym Piotr zdecydował pójść na krzyż. No, dla nas też to jest taki moment, by zmierzyć się z rzeczywistością krzyża w naszym życiu. I ta rzeczywistość ma dwa wymiary. Pierwszy jest właśnie wpisany w miejsce. To jest taki krzyż, moglibyśmy powiedzieć, ostateczny. Taki krzyż, który przychodzi niespodziewanie. Taki krzyż, który nas zaskakuje. Taki krzyż, który jest nierzadko nawet wyzwaniem życia, cierpienia, śmierci, śmierci kogoś bliskiego. Ale są takie krzyże, które spadają na nas nagle. I o takim krzyżu nie mówcie za łatwo. Zwłaszcza do ludzi, którzy je przechodzą. Byłem młodym księdzem. Miałem duży problem, żeby mówić do ludzi niepełnosprawnych, że są szczególnie wybrani przez Pana Boga. I że to jest wielka łaska siedzieć na wózku. A ja byłem młody Źróbek, który mógł przeskoczyć każdą dziurę w ziemi i wejść na każdą górę. Nie mówcie ludziom, którzy naraz dowiadują się, że mają nowotwór, że są szczególnie wybrani i umiłowani przez Boga, nie? Tak nie wolno. I mnie zabraknie łaski Boga, to jest jasne. Z krzyżem przychodzi łaska, z krzyżem przychodzi moc. Chrystus nie zostawia nikogo z cierpieniem, ale o takim krzyżu nie wolno mówić zbyt łatwo. Co więcej, w swoim własnym życiu takiego krzyża nie wolno prowokować. Sam Jezus nie prowokował krzyża w swoim życiu. Czytacie Ewangelię, widzicie kilka momentów, w których przechodzi wśród prześladowców. Wiele razy chcieli go zabić. Nie potrafili go zabić. Wymykał się im. Uciekał. Przekonany, że to jeszcze nie jest godzina. Natomiast kiedy przyszła godzina, no to on wyszedł w ogrodzie oliwnym naprzeciwko nich i zapytał: kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu. To ja jestem. Więc jest moment, w którym wiesz, że już nie uciekniesz. Już nie możesz, już dalej nie możesz się cofnąć, musisz wejść. I wtedy jest bardzo ważne,
byś w Duchu Świętym był wolnym człowiekiem i z wolnością, i z hojnością wchodził w taką godzinę krzyża. Ale jej nie przyspieszaj, ale jej nie prowokuj, ale nie hojrakuj, że nie wiadomo, kim jesteś i ty sobie dasz radę. Piotr był hojrakiem. Piotr był hojrakiem. I służąca go załatwiła. Nie potrzeba było żadnego rzymskiego żołnierza na niego. Nie hojrakuj. Krzyż cię przerośnie. To musi tak być. Wspominamy męczenników. Jednym z największych męczenników w III wieku, mniej więcej w tym samym czasie, co Wawrzyniec, był święty Cyprian, biskup Kartaginy. Nazywano go papieżem Afryki. Jak się zaczęło prześladowanie za cesarza Decjusza, to uciekł. To uciekł. I tych, którzy się zaparli wiary, bo nie uciekli, pytał, czymście nie uciekali? No, proszę mnie zabić, jestem chrześcijaninem, tak? Trzeba było uciekać. Nie zabito go za Decjusza. Schował się skutecznie, listy pisał do diecezji. Podoba się wam taki biskup? Ludzie giną, a on siedzi w kryjówce, listy pisze? Jak przyszło drugie prześladowanie za Waleriana, Cyprian poczekał na prześladowców. A jak przyszli, to kazał im postawić kolację. Jak przyszli po niego. A temu, który miał go ściąć, kazał odliczyć 12 sztuk złota. To znaczy, tak, jest moment, kiedy nie możesz uciec. To proś Pana i z męstwem, z odwagą, z hojnością wchodź w sytuację krzyża. To na pewno jest takie miejsce, nie? Które nam mówi, nie dasz rady uciekać do końca. Jest moment, musisz się zatrzymać i stanąć twarzą w twarz z krzyżem. Dokąd nie ma tego momentu, uciekaj. Ale kiedy jest, to proś, żebyś wtedy Pana zobaczył. Tak jak Piotr. Proś, żebyś Go zobaczył i żebyś usłyszał, ja idę być ukrzyżowany. To ja idę z Tobą. Idziemy razem. W komunii, w jedności. Nie. Takich ludzi nic nie złamie. Nic. Jakby nie ten... Nie to, co tu się dzieje, to bym Wam jeszcze kilka takich historii opowiedział jak o Cyprianie, ale nie. I drugi krzyż, na to zwraca uwagę dzisiejsza Ewangelia. Jezus mówi tak. Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Słuchajcie, to jest fragment po tym, jak Pan Jezus powiedział w Cezarei Filipowej, jak przyznał Piotrowi rację, że jest Mesjaszem, Synem Boga. I mówi, tak, jak chcesz iść za tym Mesjaszem, musisz wziąć krzyż. Więc to zapisał nie tylko święty Łukasz, ale tylko święty Łukasz napisał, że chodzi o krzyż codzienny. Tylko święty Łukasz napisał, że chodzi o krzyż codzienny. Ja słyszałem i widziałem, jak żeście dzisiaj reagowali, jak było czytanie z akt męczenników. Ale my Panu Bogu, my Pana Boga prosimy, żeby takie próby były nam oszczędzone, nie? My Pana Boga prosimy, żeby takie próby nam były oszczędzone. To nie oznacza, że będzie nam oszczędzony krzyż, tylko jest krzyż, który jest codzienny. Jan Paweł II, jak było spotkanie młodych na Tor Vergata, to powiedział mniej więcej do młodych tak, że bardzo modlimy się do Boga, żeby nam oszczędził męczeństwa i zapewne będzie nam oszczędzone. Pan Bóg nie będzie od nas wymagał męczeństwa, ale wierności tak. Ale wierności tak. Codzienny krzyż ma na imię wierność.
Czytajcie jak chcecie. Wierność mężowi, wierność żonie, wierność przyrzeczeniom kapłańskim, wierność dzieciom, wierność rozkładowi zajęć na rekolekcjach. Nie. Codzienny krzyż. Nie szukajcie innego. Zapytajcie się, jak wam przychodzi ranne wstawanie. Zapytajcie się, jak wam przychodzi modlitwa breviarzowa. Zapytajcie się, jak wszystko inne. Jak wam przychodzi zaangażowanie w rozmowy. Skupienie na modlitwie. Namiot spotkania jest? Nie ma? Krzyż codzienny to jest pewien sposób życia. To nie jest jakieś jednostkowe wydarzenie, wyjątkowe, takie właśnie, że idziesz, by się dać ukrzyżować z Jezusem, tak? Nie. Jest krzyż codzienny, który jest sposobem życia, stylem życia, własnym wyborem. Że jesteś bardziej ubogi niż bogaty. Że próbujesz żyć w czystości, a nie w nierządzie. Że potrafisz być posłuszny, nie wynosisz się nad innych. Że masz czas dla rodziny, a nie uciekasz do roboty. I tak dalej, i tak dalej. Jest krzyż codzienny, który jest stylem życia. To dla młodych jest na przykład to, że się uczycie, że studiujecie. To jest krzyż codzienny. To dla młodych jest wtedy, kiedy mama albo ojciec są chorzy. I wtedy przychodzi krzyż codzienny. Musisz zrobić zakupy, musisz ugotować obiad. Jak nie, to nie opowiadaj o jakiejś wielkiej uczniostwie wobec Jezusa. Nie? Jest krzyż codzienny, który jest stylem życia. I módlmy się dzisiaj, tu w tym miejscu, byśmy się umieli mierzyć także właśnie z tym krzyżem. Bardzo łatwo jest uciekać w to myślenie, nie? Widzieć krzyż Piotra, widzieć krzyż Jezusa. To nie są nasze krzyże. Pan Jezus nie powiedział, weźcie mój krzyż. Nie dałbyś rady, Pawełku. Krzyż Jezusa nie jest dla nas do podniesienia. My nie bierzemy krzyża Jezusowego, bierzemy swój własny. A nasz własny krzyż najczęściej jest codzienny. Nie jest takim wyzwaniem granicznym, jak w życiu Piotra. Nie? Tego codziennego krzyża, umiejętności dźwigania bardzo wam życzę. I kończę, żeby nas ten krzyż aktualny nie przerósł. Amen.